Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 25 października 2024 roku. Jak co piątek zapraszam Was na raport z walk na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę podzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla wspierających Andrzej Wicher, Marcin Lover i Tomasz Nowak. Dziękuję i zapraszam na film. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia, dużo fajnych, ciepłych słów z Waszej strony pod ostatnimi filmami. Także było też całkiem sporo komentarzy pod wczorajszym filmem poświęconym szczytowi BRICS, który odbywał się w Kazaniu. Wczoraj był ostatni dzień. Jeszcze tych filmów, relacji z tego szczytu, podsumowań, prezentacji z rozmów na najwyższym szczeblu będzie jeszcze kilka, dlatego że nie sposób po prostu w jednym filmie byłoby tego wszystkiego zmieścić. Bardzo zachęcam wszystkich do zainteresowania się tym tematem. Na kanale Analiza Polityczna sporo, myślę, na ten temat jest i będzie. Jest to też ważne w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się dla nas istotnego, czyli w Europie. Chodzi o relacje między państwami, chodzi także o to, co się dzieje na Ukrainie. Konflikt na Ukrainie stał się akceleratorem, katalizatorem tego wszystkiego, co dzieje się także na arenie międzynarodowej i także tego, co wiąże się w BRICS. Rosja bardzo przyłożyła się do tego szczytu w BRICS, było to widać zarówno jeżeli chodzi o całą otoczkę, jak zostało to zorganizowane, z jakim rozmachem, żeby pokazać wielkość oczywiście Rosji. Władimir Putin widać, że też bardzo się przygotował do tego szczytu. Wszystkie służby działały jak należy, także naprawdę pod tym względem bardzo duży sukces. Padło tam także wiele słów związanych także z Ukrainą pośrednio lub bezpośrednio. I właśnie jedną z takich wypowiedzi Władimira Putina chciałem Wam teraz zaprezentować. Jest ona związana z udziałem wojsk koreańskich, tutaj, który wszyscy w tej chwili omawiają. Ja uważam, że te wojska koreańskie nie pojawią się być może, jeżeli już na terenach, nazwijmy to w cudzysłowie, ukraińskich, tylko zostaną skierowane do obwodu kurskiego, bo to rzeczywiście wynika z różnych aspektów międzynarodowych, prawnych i także też umów między tymi dwoma państwami, czyli Federacją Rosyjską a Koreą Północną. I co powiedział Władimir Putin? On po raz pierwszy skomentował w ogóle te informacje na temat udziału wojsk północno-koreańskich na terenie Rosji. Zdjęcie żołnierzy Korei Północnej to poważna sprawa i coś nam odzwierciedlająca. Nigdy nie wątpiliśmy, że przywódcy Korei Północnej poważnie traktują nasze porozumienie, powiedział Władimir Putin. No, w sposób dla siebie enigmatyczny, ale dający jasno wszystkim do zrozumienia. Prezydent Władimir Putin odwołał się do punktu 4 umowy z Koreą Północną, w którym, oczywiście powołując się na ten punkt, stwierdził, że właśnie jeżeli poważnie rozmawiamy na temat naszej współpracy, to w ramach tego punktu Korea Północna jak najbardziej jest zobowiązana i jak najbardziej może wesprzeć Federację Rosyjską. A atak na Kursk właśnie to wszystko umożliwił. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że też warto spojrzeć na to, co się dzieje tam właśnie na Dalekim Wschodzie. Na przykład ostatnio mieliśmy kolejne manewry floty Oceanu Spokojnego rosyjskiej, która trenowała wystrzeliwanie pocisków Kalibr, pocisków, które na przykład mogłyby dolecieć do Japonii albo do Korei Południowej. Więc już odpowiedzcie sobie sami. Oprócz tego jeszcze jakiś czas temu też były manewry lotnictwa strategicznego nad tymi rejonami. No także ta współpraca jest, że tak to nazwę. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest też bardzo ciekawa. Władimir Putin odniósł się także do tego, co się dzieje właśnie w obwodzie kurskim. Pytany przez dziennikarza mediów zachodnich,
Oczywiście no, klasyczne było zadanie pytania na temat konfliktu na Ukrainie i tam Władimir Putin powiedział coś, co myślę, że jest też warte odnotowania. Władimir Putin na temat samego charakteru walk bardzo rzadko zabiera głos. Najczęściej to są tylko jakieś frazesy. Natomiast tutaj powiedział, że po pierwsze, na całej długości kontaktu wojsk nasze jednostki idą do przodu. To jest pierwsza rzecz. Czyli jakby no, potwierdził no, swoje zadowolenie z tego. A po drugie, jeżeli już odniósł się też do właśnie stricte sytuacji w obwodzie kurskim, no to potwierdził poniekąd to, o czym ja ostatnio wam mówiłem, o bitwie o Zielony Szlach, że tam w obwodzie kurskim otoczone jest 2000 ukraińskich żołnierzy. I idzie właśnie, i są dokonywane próby tego, by ich odblokować. Czyli to jest ta bitwa o Zielony Szlach, tam Lubiwkę. Przejdziemy oczywiście do tego już przy samej części Babkowie, czyli jakby Władimir Putin potwierdził to wszystko, co do tej pory się domyślaliśmy na podstawie jakichś raportów, komunikatów. Także to też jest, myślę, że istotna sprawa. I jeżeli chodzi też o kolejną rzecz na temat, no może tutaj jeszcze powinienem wspomnieć, usprawiedliwiając niejako udział Korei Północnej, i nawiązując do tego punktu czwartego umowy o strategicznym partnerstwie między Federacją Rosyjską a Koreą Północną, Władimir Putin podał przykład, że my wiemy, kto obsługuje sprzęt NATO i że na terenie Ukrainy są żołnierze NATO. Tak to określił Władimir Putin. Nie najemnicy, nie ochotnicy, powiedział wprost, tylko żołnierze NATO, którzy obsługują na przykład drony morskie, to pojazdy, które atakowały flotę czarnomorską na terenie na przykład Krymu. I Władimir powiedział, że wiemy, że to jest no jakby obsługiwane przez żołnierzy NATO oraz wszelkiego typu na przykład pociski typu na przykład Storm Shadow, które też są obsługiwane przez żołnierzy NATO, bo Ukraina nie może tego bez rozpoznania na przykład kosmicznego, jak on to określił, używać. Więc podał przykład, że skoro żołnierze NATO walczą po stronie Ukrainy i powiedział, co ważne, Władimir Putin powiedział, że mamy to rozpoznane, wiemy o tym, mamy to udokumentowane. I w to akurat możemy, myślę, że jasno uwierzyć, bo na pewno wywiad na terenie Ukrainy rosyjski działa bardzo sprawnie. Jestem o tym przekonany. Także w ten sposób jakby, no skoro jak Bóg kubie, tak kuba Bogu, można powiedzieć. I skoro tutaj wy korzystacie, czyli Ukraina, już są żołnierze NATO na Ukrainie, no to czemu nie mogą być na przykład żołnierze północno-koreańscy po stronie rosyjskiej? Na razie północno-koreańscy, a nie jest powiedziane oczywiście, co będzie dalej. I na koniec chciałem przedstawić wam cytat tygodnia, bo nawet cytat miesiąca właśnie z tych ostatnich wypowiedzi prezydenta Rosji. Nie ma sensu grozić Rosji, bo to nam tylko dodaje otuchy. Zapraszam na część mapkową. No i naszą podróż przez linię frontu tradycyjnie już zaczynamy od południowej części obwodu donieckiego. Czy będzie pokój, czy nie? Na ten temat często pytacie mnie w komentarzach, czy dojdzie do zawieszenia choćby broni. Władimir Putin też wypowiedział się teraz w trakcie konferencji prasowej w ramach szczytu BRICS, że za pośrednictwem Turcji były przekazywane takie propozycje ze strony Ukrainy. Później Rosja na przykład wyrażała chęć do rozmów i później nagle następnego dnia Ukraińcy się wycofywali. No i strona rosyjska, Putin mówi, no, że kontaktowali się z Turcją, z przedstawicielami Turcji. No ale jak to, tak? No oni rozkładali ręce, mówi, no, no tacy są ukraińscy partnerzy. Także Władimir Putin w swoich wypowiedziach jakby z jednej strony powiedział, że owszem, że tak, że przez Erdogana, który raz wizytował, prawda, był w Kazaniu, otrzymał niby kolejną jakąś propozycję negocjacji ze strony ukraińskiej za pośrednictwem tureckim. Powiedział, że jeszcze nie zapoznał się ze szczegółami, ale oczywiście po pierwsze wszystkie muszą te warunki być zgodne z interesami Rosji, to jest raz. A po drugie, kiedy tak słuchałem go i jego wypowiedzi, mam wrażenie, że na razie nie rozważa takiej potrzeby rozmów pokojowych, co też wiąże się z tym, co powiedziałem wcześniej, co powiedział Władimir Putin, że na całej linii kontaktu wojska rosyjskie idą do przodu. A jeżeli ktoś idzie do przodu, to po co ma rozmawiać o zawieszeniu broni tam, gdzie jest?
No to jest jakby już mój wniosek. A my jesteśmy oczywiście na terenie na północ od Wuledaru. Tutaj trwa kontynuacja rosyjskiego natarcia na kierunku na Borel-Jawlienkę. Już wam o tym mówiłem. Cały czas ten obszar jest penetrowany także przez rosyjskie drony, bombardowany przez zarówno lotnictwo, jak i ostrzał oczywiście artyleryjski. Rosjanie nieznacznie ostatnio posunęli się w kierunku na Borel-Jawlienkę. Zbliżyli się tutaj do tych punktów umocnień polowych. W tej chwili trwają próby przełamywania tutaj ukraińskiej obrony na tym kierunku. Jeżeli chodzi o obszar Kateryniwka-Antoniwka, nie mamy żadnych informacji o zmianie. Wiemy, że trwają działania zarówno w Antoniwce, jak i w zachodniej części Kateryniwki, gdzie wojska ukraińskie popadły tak naprawdę w niemalże okrążenie. No, z jednej strony tu mają Rosjan tylko od południa i wschodu, no ale za swoimi plecami mają rzekę. Także też niełatwa ich pozycja. Przechodzimy dalej wzdłuż linii frontu w kierunku na Hurachowę. Samo Hurachowe jest bombardowane i bardzo, bardzo penetrowane przez ukraińskie drony, które tutaj, jak sami Ukraińcy podają, niemalże w rojach już próbują się przemieszczać nad Hurachowe. Jednocześnie na linii frontu na razie spokój. Po tych udanych próbach rosyjskich, które doprowadziły do przyjęcia tej drogi, doprowadziły do zbliżenia się do Hurachowe, na razie postępów nie było. Mamy jakieś raporty o walkach w rejonie tutaj tej przeprawy, natomiast no, szczegółów nie znamy, więc nie chcę wam tutaj coś na razie pewnego, niepewnego omawiać. Jeżeli chodzi o tutaj właśnie ten rejon na północ Hurachowe, bo tutaj się dzieją rzeczy w tej chwili najciekawsze, tak jak dałem w tytule tego odcinka, kolejne miasta ukraińskie popadają w okrążenie, no i tak właściwie jest. Mowa tutaj oczywiście o Chirniku i Hurachiwce. Te dwa miasteczka, kilkunastu, dwudziestotysięczne, tutaj właśnie około 20 tysięcy, oba mniej więcej, właściwie są już od północy, od wschodu, od południa mają wojska rosyjskie i w końcu po wielu tygodniach ciężkich walk, które tutaj dla was relacjonowałem, ale nie mieliśmy jeszcze takich materiałów, które by nam pokazywały ich charakter, w tej chwili Rosjanie osiągnęli powodzenie zarówno na kierunku na Izmajliwkę, jak i kierunku na Nowosołydiwkę. Właściwie część zachodnia Izmajliwki jest zajęta przez wojska rosyjskie, mamy to potwierdzone zatknięciem flagi i trwają walki w tej północno-wschodniej części Nowosołydiwki. O ile oczywiście te dwie miejscowości nie są jeszcze pod pełną kontrolą wojsk Rosyjskiej Federacji, to przede wszystkim, co jest najważniejsze i co trzeba zwrócić tutaj uwagę jakby operacyjną tego kierunku, udało się Rosjanom między te dwie miejscowości wejść i wbić klin, a jednocześnie no, zachwycić tutaj pozycję. To jest bardzo ważne. Tutaj zresztą na tych materiałach widać zniszczenia w obydwu wsiach, a więc po tym, co widzimy, po tych zniszczeniach, to możemy wywnioskować, że walki tu trwają już od wielu dni, czy też tygodni, no bo gdyby tutaj te domy w tych wioskach były całe, to oznaczałoby, że wojska rosyjskie tutaj dopiero co weszły, a skoro one są zniszczone, więc możemy założyć, że choć nie mieliśmy tych materiałów, to walki tutaj ciężkie w tym rejonie trwały i Ukraińcy oczywiście robili wszystko, by nie dopuścić do tutaj wybicia tego klina w ukraińską obronę. Nie udało im się, Rosjanie weszli, przebili się i teraz zwiększają tutaj swoje stan posiadania, by opanować Izmajliwkę i Nowosołydiwkę. W ten sposób tak naprawdę między tymi dwoma wioskami a zbiornikami na rzeki Wawczy na północ od Hurachowe nie ma już nic. Nie ma żadnych miejscowości, na których mogliby Ukraińcy oprzeć swoją obronę. Jedynie są tutaj rozpoznane niewielkie umocnienia polowe. Tutaj ten teren na północ jest Stepieniwki, tylko żebyśmy mieli jasność. Słuchajcie, Stepieniwka, o, to jest taki teren zabudowany. I Linka, tak to sobie, no Linka troszkę większa wioseczka. Tutaj mamy teren no, taki wyczyszczony, to teren pokopalniany, teren przemysłowy. Tutaj jest teren pusty, więc nie ma kompletnie żadnych lasów, gdzie można byłoby też na przykład oprzeć obronę. I co jest jeszcze druga rzecz? Kończą się drogi Ukraińcom, kończą się drogi odwrotu. Jednym z kierunków odwrotu możliwym był właśnie odwrót przez Izmajliwkę na Nowosołydiwkę. Oczywiście mówię o odwrocie z Chirniaku i Hurachiwki. I drugim kierunkiem jest tylko ten kierunek tutaj południowy, w kierunku na Wawczenkę, Stepaniwkę. O, tu jest tylko jedyna taka droga. O, widzicie, ta droga przechodzi.
Tyle, że ta droga jest pod kontrolą ogniową wojsk rosyjskich, która przechodzi pod Wawrzynkę, dlatego że w Ostrowskie są Rosjanie. Pamiętacie, kiedy analizowaliśmy sobie to, co dzieje się w Ostrowskie, dlaczego Rosjanie tak bardzo chcieli Ostrowskie zająć? No między innymi i właśnie dlatego. Dlatego, że stąd po prostu przez rzekę Wawrze mają pod kontrolą tą drogę odwrotu. Jedynym właściwie jeszcze wartym zauważenia punktem są właśnie te hałdy tutaj pokopalniane, takie tutaj, no to które są też ważne i ich stan posiadania jest jedynym tutaj właściwie jeszcze plusem Ukraińców. Natomiast no, w tej chwili tak naprawdę jest to jedyny, nie ma czystej drogi odwrotu, nie ma czystej drogi możliwości zaopatrywania wojska, takiej mówię drogi jakościowej, która by na przykład pozwalała transportować cięższy sprzęt, ciężkie ładunki. W ten sposób wojska ukraińskie, które są w Chirniku i Kurachivce, tak naprawdę są już w tej chwili w operacyjnym okrążeniu i tylko brakuje niewiele, by były we faktycznym okrążeniu. Zobaczymy, co zrobi oczywiście ukraińskie dowództwo, choć ostatnio widać zmianę troszkę myślenia ukraińskiego. Już nie trzymają się tak w workach do samego końca, tylko no, rzeczywiście chyba poszli po rosą do głowy i nakazują w porę odwrót. Choć na przykład w Ugledarze oczywiście tego nakazu nie było. Natomiast jest zmiana, jeżeli chodzi o ten element w Selidowe i właśnie sobie teraz o tym porozmawiamy. I znajdujemy się na obszarze Selidowe. Tutaj, jeżeli chodzi o część południową, Rosjanie oczywiście zabezpieczyli swoje tutaj skrzydło ze strony Czukurynę. Natomiast no, coraz większe postępy, jeżeli chodzi o samo to miasto Selidowe, ponad 200-tysięczne miasto. Słuchajcie, Rosjanie coraz bardziej, jak tutaj widzicie, zajmują kolejne zabudowania. Mamy to potwierdzone na materiałach filmowych. Mniej więcej tutaj na szaro mamy tutaj ten obszar, który wam podawałem z środy. Następnie czwartek, piątek to są tutaj te obszary zaznaczone na różowo. Wiemy, że na pewno tutaj Rosjanie są. Mamy nagrane podniesienie flag na budynkach Selidowego. Warto zaznaczyć, że nie ma tam większych zniszczeń, czyli nie ma po prostu większych, cięższych walk. Podawałem wam, że informacja jest taka, że prawdopodobnie dojdzie do zgody na odwrót sił ukraińskich z miasta i najprawdopodobniej z czymś takim mamy do czynienia, jedynie walki opóźniające. Natomiast no, mamy nagrane także walki. Tutaj chciałem wam pokazać, widzicie, możecie zwrócić uwagę mniej więcej, gdzie ten film jest nagrywany, bo widać w tle ten zbiornik na rzecz Solona, który jest w samym środku Selidowego. Widać go bardzo wyraźnie, taki charakterystyczna niebieska plama na mapie, można powiedzieć, na filmach. I po prostu widać, że walki w tej chwili dzieją się tutaj w samym centrum. Nie ma tu jakichś większych działań. Na razie mamy tylko nagrane lżejszy sprzęt ukraiński. Natomiast jest najprawdopodobniej rozkaz odwrotu Selidowego i po prostu niepopadnięcia w okrążenie. Tutaj też widzicie film, na którym widać właśnie, jak Ukraińcy wyjeżdżają z tego miasta. No, dlaczego tak się dzieje? No, oczywiście też z kilku powodów, między innymi takim, że no, tutaj już nie ma takich jednostek, które na przykład w Bachmucie były gotowe ginąć do końca ze strony ukraińskiej. Po prostu no, jakość tego żołnierza, który sami wiecie, jak jest mobilizowany, no, nie pozwala na po prostu takie postępowanie. Coraz mniej jest takich jednostek, które są gotowe walczyć do końca ze strony ukraińskiej, no przy tak dużym naporze też sił rosyjskich. Ale takie jednostki też są i tu jest drugi przykład. W tej chwili przemieszczamy się na obszar północny. Jesteśmy w okolicach Krutnego Jaru, a właściwie tutaj kopalni, która jest, szachta widzicie tutaj zaznaczona w okolicach na zachód od Krutnego Jaru. O ile Rosjanie tutaj zajęli już te pozycje, podeszli pod Łysiwkę, te pozycje umocnione na południowy zachód od Mikołajewki, to tutaj Ukraińcy w tej kopalni nadal są lub też do niedawna przynajmniej byli. Oni tutaj zostali prawdopodobnie odcięci w wyniku tego kontruderzenia, które tutaj miało miejsce swego czasu. Jeżeli ci, co śledzą kanał na bieżąco raporty, to mam nadzieję pamiętacie, gdzie Ukraińcy próbowali zareagować na upadek Nowogrodziwki. I moim zdaniem to wyglądało tak, że kolejne te próby ataku ukraińskie, które tutaj wspominałem kilka dni temu, miały za cel po prostu dojście do tych żołnierzy ukraińskich okrążonych w tej kopalni i po prostu ich wydobyć. Te ataki najprawdopodobniej nie udały się. Z jednej strony trzeba przyznać, że tutaj ukraińscy żołnierze, nie wiem do końca z jakich jednostki, ale no, prawdopodobnie to byli z tych lepszych jednostek,
bardziej wartościowi, zostali do końca i nie poddali się. I tutaj jest film, na którym widzicie, jak jest rzucana mina przeciwczołgowa, najprawdopodobniej, tak z tego wyczytałem, właśnie do tych podziemi kopalni, tych budynków kopalnianych. No, domyślacie się, co jest dalej. Dlaczego się nie poddali? Trudno powiedzieć. Nie wiem, mówię, z jakich byli jednostek. Natomiast z jednej strony postawa bardzo bohaterska, chwalebna, walki do samego końca. Ale z drugiej strony mam nadzieję, że pamiętacie słowa George'a Pattona. Generał Patton mówił, oczywiście nie mogę dosłownie tego powiedzieć, ale proszę już pamiętać, nie chodzi o to, żebyś ty zginął za swój kraj, tylko o to, żeby ten zginął za swój. I mniej więcej właściwie o to w tym wszystkim też chodzi, no tak naprawdę. Tak więc trochę nam się wyjaśniła ta sytuacja tutaj w okolicach tej kopalni na zachód od Krutnej Jaru, natomiast zmian w stanie posiadania tutaj nie ma. Mamy po prostu raporty o walkach na mniej więcej całej tej długości. Przechodzimy teraz na obszar wzdłuż linii frontu. Widzicie tutaj bez żadnych zmian. Bez powodzenia także były rosyjskie ataki w kierunku na Suchą Pałkę. Także działania w okolicach Leonidywki. Jeżeli chodzi o Torek, troszkę nam też się wyjaśnia ta sytuacja. Tutaj bardzo różnie jest to rysowane, ale najprawdopodobniej ta dzielnica tutaj południowa to jest dzielnicą taką szarej strefy ziemi niczyjej, gdzie jedne i drugie wojska przenikają się. Tutaj Rosjanie byli silnie kontratakowani ze strony ukraińskiej i musieli przejść do obrony, by utrzymać swój stan posiadania, a także częściowo go utracili. Oni swego czasu byli bardzo blisko tutaj zabudowań kopalni toreckiej, która stanowi jeden z fundamentów obrony ukraińskiej w samym Torecku, dlatego że ta kopalnia razem z swoją strukturą, razem z tymi hałdami pozwala kontrolować ogniowo, pozwala dowodzić no, sporą częścią właśnie tej zachodniej części Torecka. No to wszystko spowodowało te kontrataki, że wojska rosyjskie także porzuciły na chwilę obecną, tak wynika swój plan uderzenia w kierunku na północ, na te przedmieścia krymskie, żeby tutaj odciąć ten kawałek. No także widzimy tutaj ze strony ukraińskiej działanie skuteczne, które zatrzymało wojska rosyjskie w Torecku. Na kierunku Czasiv Jar, Konstantynówka od strony północnej bez zmian, na razie nic nowego się nie dzieje. Tak samo jeżeli chodzi o obszar Łuku Siewierskiego. Za ostatnie 48 godzin nic ciekawego się nie wydarzyło. Przechodzimy do kierunku Limańskiego. Tutaj walki na kierunku Natorskie, Zariczne oraz dalej działania w okolicach Nowoosadowe. Tutaj Rosjanie od północy próbują atakować tym razem na Terny wzdłuż tej linii tutaj zbiorników. Walki także na północ od Newskiego i Makijewką. Tutaj w tym obszarze nieznaczne postępy wojsk rosyjskich. No, coś tutaj się w końcu ruszyło, tak? Bo tutaj front właściwie stał niezmiennie od końca 2022 roku. Na razie na tej południowej części, mówię, na kierunku limańskim bez istotnych zmian. Tutaj przypominam, jest taki ostatni kawałek obwodu ługańskiego, który jest jeszcze pod kontrolą ukraińską. Walki w okolicach, może sobie Wyszynowe, tutaj no, Rosjanie jakby próbowali zbudować kolejny klin, który będzie na kierunku na Borowa wbijał się, natomiast być może bardziej to, co ja obstawiałem, ostatnio wam mówiłem, może nie wszyscy oglądali środowy materiał, raczej ten klin może się kierować w kierunku północnym, na Bogusławkę, by w ten sposób spotkać się z tym tutaj przerwaniem frontu, jakie tutaj Rosjanie wybudowali w kierunku na Kulachiwkę. Jeżeli chodzi o część tutaj kupiańską, to ten przyczółek kupiański no, pomalutku się troszkę zmniejsza. Tutaj postępy nieznaczne rosyjskie, no, tutaj widzicie wzdłuż tej drogi głównej, która wiedzie do Kupiańska. Bardzo dalej wiemy o zażartych, ciężkich walkach w okolicach Petropawliwki, ale tam Rosjanie zostali odparci w ten sposób i musieli przejść do działań obronnych, wycofać się. Nie udało im się Petropawliwki zdobyć. Także tutaj sukces strony ukraińskiej tak naprawdę, bo biorąc pod uwagę ciężkie położenie tutaj wojsk ukraińskich, zwłaszcza tych na wschodnim brzegu Askału, to rzeczywiście no, utrzymanie pozycji można powiedzieć, że jest już sukcesem. Są na to natomiast raporty o walkach w okolicach po drugiej stronie rzeki, jakby na wysokości wsi Lubiwka. Tak jakby Rosjanie również tutaj próbowali dojść do rzeki. No, zobaczymy, czy coś nam się to potwierdzi w jakichś materiałach audiowizualnych oczywiście.
Wiem, że się pojawiały jakieś komunikaty, nie wiem skąd wyciągnięte, że Ukraińcy atakują Białgorod. No ale wiem, że niektórzy lubią bajki, więc nie, nie ma tutaj żadnych zmian, słuchajcie. Oczywiście trwają walki miejskie w Ołczańsku, ale o nieznacznym natężeniu. Ostatnie raporty mówią, jak widzicie, o walkach w okolicach Starice, walkach w okolicach Lipcji, ale nie ma tutaj żadnych zmian. To są po prostu zwykłe działania, zwykłe no, działania frontowe. Zawsze coś na froncie się dzieje. Jak to się kiedyś mówiło, o, żołnierze strzelają, bo im zimno. No, na razie jeszcze zimy nie mamy. Także i przechodzimy do obwodu kurskiego i tutaj walki w okolicach Plichowo. Tutaj ukraińska obrona bardzo się dobrze trzyma, nie pozwala Rosjanom uzyskać powodzenia. I walki w okolicach, oczywiście tutaj, w okolicach, jak widzicie, Kirywki, tutaj działania. Natomiast mówię, nie bierzcie tego do końca na obecnym etapie walk w obwodzie kurskim, że na przykład tutaj Ukraińcy uderzyli i uzyskali jakieś powodzenie. To jest po prostu miejsce, gdzie zostały po prostu nagrane wojska ukraińskie, które gdzieś tu operują. Natomiast oczywiście największe, najbardziej zażarte walki trwają nadal, jeżeli chodzi o bitwę o Zielony Szlak, Nowo Iwanowka. Cały ten teren jest miejscem naprawdę prawdziwej bitwy w starym stylu. I to jest ten obszar, o którym mówił Władimir Putin. Najprawdopodobniej, gdzie jest okrążone około 2000 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali od obszaru Olgowki, oni wcześniej byli aż pod Koronewem i całym tym obszaru, jakbyśmy tutaj narysowali małe łokny. I oni są w takim okrążeniu, półokrążeniu, bo rzeczywiście tutaj to połączenie niby jest. Olgowka jest zdobyta przez Rosjan, to mieliśmy nagrane, mówiłem o tym wam ostatnio. Natomiast żebyśmy mieli też świadomość, słuchajcie, zbliżyłem mapkę, żeby pokazać wam drogi. Widzicie je? Bo no, nie widzicie ich, bo tych dróg tutaj nie ma. Znaczy ci żołnierze, którzy tu są i sprzęt, który tu jest, mogą wycofywać się tylko polami. Zresztą to już raz pokazywałem wam odwrót polami i no nie jest to dobry pomysł, zwłaszcza za dnia. Więc dlatego właśnie tutaj trwają tak ciężkie walki. Rosjanie i Ukraińcy, Zielony Szlak przechodzi z rąk do rąk. Ukraińcy tutaj wściekle atakowali, kontratakowali, następnie kontratakowali ich Rosjanie, żeby Zielony Szlak opanować. I mamy to są sceny też nagrane, no wszystko da się pokazać na YouTubie oczywiście. Ja unikam pokazywania materiału, zwłaszcza żołnierzami. Wiecie, jakiś sprzęt gdzieś jedzie, jakiś wybuch, to raczej przechodzi. Natomiast te walki trwają na całym tym tutaj obszarze. Właśnie chodzi o to, o uratowanie tego zgrupowania północnego, które tutaj się znajduje, ukraińskiego. Dlatego to też zostały rzucone najlepsze oddziały ukraińskie, czyli spadochroniarze i piechota morska z 36. Brygady. I właśnie o to chodziło, że no, taka straż, można powiedzieć, pożarna, a takich oddziałów, to co ostatnio przypuszczałem, nie rzuca się bez powodu, tak? Nie rzuca się bez powodu i nie wytraca ich się bez powodu w ciężkich walkach, które tu są, ale z drugiej strony no, też jest niebyle kto, bo są i Wagnerowcy, jest 150. Brygada Rosyjska, także no, godni siebie przeciwnicy, to trzeba też powiedzieć. No i tutaj idzie bój zażarty i bój, w którym jeńców się nie bierze. To też sobie powiedzmy jasno. Jaki będzie wynik tej bitwy? No musimy to obserwować. Są jakieś materiały, natomiast no mówię, bardzo zażarta bitwa. Bitwa, która decyduje, można powiedzieć, o całej tej części tego tutaj zgrupowania. Jeżeli tutaj Rosjanie pokonają Ukraińców, no to właściwie może to być przełomowa walka, jeżeli chodzi o całą tą, to Rosjanie mówią, awanturę kurską i no, zobaczymy. No oczywiście przydałoby się trochę więcej materiałów, jakieś audio, wideo, natomiast no, to co jest też tam mniej więcej pozwala nakreślić, jak tutaj walki się dzieją. Nie wiem, jak sądzicie, kto tutaj wygra na tym obszarze? Piszcie w komentarzach, kogo obstawiacie, kto odniesie zwycięstwo w bitwie o Zielony Szlak. No i co? No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Także bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie i zapraszam na kolejne oczywiście raporty z Ukrainy, które myślę, że w miarę regularnie się pojawiają na kanale. Cześć!